Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Gość Telewizji Zabrze, a my dziś nieprzypadkowo jesteśmy w zabytkowej kopalni Guido, gdyż właśnie tutaj w najbliższą sobotę będzie miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Ale drodzy Państwo, o gościach, jacy przyjadą do Zabrza i wystąpią 320 metrów pod ziemią, opowie nasz dzisiejszy gość, a jest nim pan Jerzy Kandziora, przewodniczący oddziału Śląskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Chciałem na początku pana zapytać o działalność Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej. No bo dość nietypowe to towarzystwo, kto by się spodziewał, że na Śląsku taki oddział się znajduje, współpracy polsko-chińskiej. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej w tym roku zaczyna obchodzić 60-lecie istnienia, już 60-lecie, natomiast oddział śląski w tym roku będzie obchodził 10-lecie istnienia, więc te uroczystości jakby wpisują się w te nasze jubileusze. Panie Jerzy, no właśnie, ale gdybyśmy mieli jeszcze naszym telewidzom wyjaśnić, na czym polega działalność tego towarzystwa. Towarzystwo powstało, pierwszy oddział powstał w 1957 roku w Gdańsku jako Hilpolbrok. Wtedy zaczynały się, jeszcze nie były ożywione stosunki z Chinami, więc to powstało po to, żeby ułatwić stosunki przede wszystkim handlowe i gospodarcze z Chinami. Następnie to towarzystwo się rozwijało, przede wszystkim na celu ma wszelkie kontakty kulturalne, wymianę kulturalną. Oczywiście w tej chwili taka potrzeba jest, żebyśmy ułatwiali również kontakty biznesowe, chociaż podkreślam to, towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej, więc robimy wszystko społecznie. A Śląsk jest bardzo ważnym regionem dla Chin. No właśnie, bo tutaj może być zaskoczeniem dla naszych telewidzów, że taki oddział również ma swoją siedzibę w województwie śląskim. Właśnie tutaj, w tym regionie, w którym no, można by się na pierwszy rzut oka, można się pomyśleć, że daleko do Chin nam, Ślązakom, a tu nic bardziej mylnego, skoro jest oddział towarzystwa właśnie między innymi na Śląsku. W tej chwili jest realizowany program nowego jedwabnego szlaku, więc będziemy mieli do niego blisko, to prawda nie przebiega przez sam Śląsk, natomiast wielkie zainteresowanie, wiele możemy się spodziewać inwestycji będzie dotyczyło również Śląska. Ten nowy jedwabny szlak jest bardzo ważnym połączeniem. W tej chwili już nawet został przedłużony aż do Anglii. Więc zamiast towary przechodzić, płynąć do Chin 2 miesiące czy dłużej, w ciągu, nawet w tej chwili się ogranicza, w ciągu 14, ale ogranicza się nawet do 10 dni. Nasz region jest bardziej ludny, ale my chcemy to odmienić. Chcemy odmienić wizję tego, nawet Chińczycy postrzegają nas jako region, to co zostało kiedyś w UNESCO ogłoszone, że Katowice miastem muzyki. Więc nasz region jest, szczególnie Zabrze, miastem turystyki, muzyki i tych imprez, które się u nas odbywają. I kultury, no bo już pan powiedział dziś, że to nie tylko wymiana handlowa, nie tylko gospodarka, ale także kultura. No i teraz chciałem właśnie w taki łagodny sposób przejść do tej wymiany kulturalnej. No bo już za chwilę opowiemy o wydarzeniu, jakie będzie miało miejsce w kopalni Guido, ale najpierw chciałem pana zapytać, czy odwrotnie również to działa? Czy my Ślązacy wyjeżdżamy do Chin i tam prezentujemy swój dorobek, swoją kulturę? Do Zabrza przyjeżdżają z Chin zespoły sportowe i z kolei z Zabrza wyjeżdżają do Chin. I ta wymiana trwa, ale
trzeba przyznać, trzeba ją jeszcze pobudzić, trzeba jej dodać tej inspiracji, dodać jej tego sprzyjającego klimatu, zachęcić, bo jednak trochę za mało wiemy o sobie nawzajem. Do tej pory u Chińczyków, z którymi rozmawiałem, czy w Warszawie, czy w Polsce, niewiele wiedzieli o Zabrze. Musiałem ich nauczyć prawnego wymawiania Zabrze, ale coś okazało, że są bardzo pojętni, więc szybko się nauczyli. I teraz Zabrze już dla nich istnieje, bo jak im pokazywałem mapę Polski, tam kropka Śląsk, no to była jedna kropka. Więc dla nich było nie, czy jak, jadąc z Katowic do Zabrza, mijamy sześć miast, jak to jest sześć miast, a to jest jedna kropeczka na mapie. Więc te chwili już poznają, oswajają się. Kopalnia Guido już jest na chińskim portalu. I dla Chińczyków to jest, ten portal jest najwiarygodniejszym i prawie że jedynym źródłem informacji, więc taka reklama dla promocji miasta i regionu jest bardzo ważna. Więc nic dziwnego, że w najbliższą sobotę artyści z chińskiej prowincji Hubei przyjadą do nas, do Zabrza i 320 metrów pod ziemią zaprezentują się podczas gali opery pekińskiej. Cóż to za wydarzenie, panie Jerzy? Jednym z najważniejszych świąt w Chinach, najważniejszym świętem są obchody święta wiosny, czyli według, jak po naszemu powiemy, nowego roku. Więc to są obchody szczęśliwego chińskiego nowego roku, tak brzmi ta nazwa. Po raz pierwszy na Śląsku. Było to trochę spowodowane tym, że nie mamy tu na Śląsku Instytutu Konfucjusza, a te uroczystości były organizowane przez Instytuty Konfucjusza tylko w tych miastach, w których istnieje Instytut. W tym roku zostaliśmy wyróżnieni przez Ambasadę Chińskiej Republiki Ludowej i zaproponowano nam te uroczystości, żeby się odbyły u nas. No to oczywiste, że nasunął się pomysł, żeby to była wielka gala, więc odbiło się wielkie jęby oczywiście na Guido. Panie Jerzy, ale od początku naszej rozmowy trzyma pan teczkę, na której widnieje napis czcionką taką, jaką my w Polsce znamy, jaką się posługujemy, ale także widzę chińskie znaki. Czy może pan zdradzić zawartość tej teczki? Proszę Państwa, zawartość tej teczki to jest pismo Jego Ekscelencji Xu Jian, ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce, który objął patronatem to wydarzenie. Przeczytam Państwu, ale tłumaczenie tego. Proszę bardzo. Może chociaż jedno zdanie z tego, które jest bardzo, bardzo znamienne, które wiele mówi o tym, czym to wydarzenie jest i czemu ma służyć. Obejmując patronatem honorowym, Jego Ekscelencja Pan Ambasador Xu Jian napisał tak: jestem przekonany, że uroczystość ta ma powiększyć wymianę kulturalną pomiędzy Chinami a regionem śląskim. Przyczyni się do wzajemnego porozumienia, stanowić platformę na współpracy obustronnej w dziedzinie gospodarczo-handlowej, naukowo-technologicznej. W związku z tym jestem zaszczycony przyjąć zaproszenie, aby zostać honorowym patronatem tego wydarzenia. Proszę Państwa, zasadą jest nie do odrzucenia. To jest regułą, która się potwierdza, iż za wydarzeniami kulturalnymi drepcze czasami wolniej, czasami szybciej biznes. Więc jeśli chcemy, żeby tu do nas zawitały, biznes chiński zawitał, więc musimy również promować wydarzenia kulturalne. Chciałem się zapytać w takim razie, co zaprezentują artyści z tej prowincji chińskiej właśnie tutaj w zabytkowej kopalni Guido. Program będzie składał się z kilku części. Opera pekińska różni się od oper kultury zachodniej, które znamy,
Różni się, no oczywiście kultura chińska różni się od naszej zachodniej, jest o wiele, starsza, kilka tysięcy lat starsza niż, kultura europejska. Będą to części z pokazami sztuki chińskiej walki, 4-5 części, z których każda jest autonomiczną częścią, ale w sumie wplatają się w jeden bardzo ciekawy, interesujący spektakl ze swoim zespołem muzycznym, który tworzy atmosferę do tego wydarzenia. I to wszystko, drodzy Państwo, w najbliższą sobotę o godzinie 18 w kopalni Guido, 320 metrów pod ziemią. Ale oprócz spektaklu będzie również pokaz tradycyjnych strojów chińskich, instrumentów muzycznych, a po spektaklu na uczestników gali czeka kolacja i pokazy sztuki chińskiego makijażu. No, będzie sporo tych atrakcji. Będzie sporo, tylko tu poprawię trochę, zmieniliśmy program, gdyż pokaz sztuki chińskiego makijażu będzie przed spektaklem w głównym przekopie, tak żeby wszyscy widzowie, którzy zjadą, wszyscy goście mogli zobaczyć, na czym polega ta sztuka, bo w operze pekińskiej ten makijaż, sztuka makijażu jest bardzo ważna. Stroje, będzie wystawa strojów, tradycyjnych strojów chińskich również. No i tak pan Edgar powiedział, po spektaklu kolacja dla zaproszonych gości. Drodzy Państwo, to wszystko, tak jak już powiedzieliśmy, pod honorowym patronatem ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej, ale także marszałka województwa śląskiego, prezydent miasta Zabrze i prezydenta miasta Świętochłowice. A o tym wszystkim, co wydarzy się w kopalni Guido już najbliższą sobotę, opowiadał nasz gość, a był nim pan Jerzy Kandziora, przewodniczący Śląskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.